ekonomia dla każdego. Uważam, że to będzie bardzo ważne i pouczające. Ostatnio mamy cudaczne wytłumaczenie naszej sytuacji ekonomicznej, chodzi o nasze budżety domowe. W mojej ocenie jest to związane z tym, że niepostrzeżenie definicja inflacji nam się zmieniła. Zaraz to państwu udowodnię. Inspiracją do tej lekcji ekonomii, przepraszam, że się będę wymądrzał, ale to jest ważne dla naszego życia. W kontekście wyborów jest artykuł, który opublikowało Manypl na temat wypowiedzi czeskiego odpowiednika pana Glapińskiego, czyli prezesa NBP dla Czechów. dziennikarze Manypl to wychwycili. I co takiego powiedział pan Aleś Michl? na temat ichniejszej czeskiej inflacji stwierdził, że ona najprawdopodobniej będzie jednocyfrowa, co i tak jest niebezpieczne dla gospodarki i zrobią wszystko, żeby nie pójść polską drogą. Jak wiemy, Czesi są bardziej gospodarnym narodem, ich tam jest chyba około 9 milionów, mniej więcej tyle ile Szwedów, a produkty na przykład szwedzkie są, czy czeskie są słynne na cały świat, a my takich produktów nie mamy. Prezes Czeskiego Banku Centralnego wprost ostrzegł przed tym, co zamierza zrobić i co robi Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Pan Aleś Michl skrytykował politykę rozdawnictwa pieniędzy dla każdego i ostrzegł przed wspieraniem gospodarki przez rząd różnymi dotacjami w czasie uderzenia inflacyjnego. Proszę Państwa, to też nie do końca jest tak. Faktem jest, że Czesi... Pokazują na Polskę i mówią, że nie wolno doprowadzić do sytuacji takiej, jak jest w naszym kraju. My, tu u nas w Polsce, mamy silną propagandę pana Glapińskiego, czytaj Mateusza Morawieckiego. Na budynku NBP, jak Państwo pamiętacie, z kilku programów wstecz zmarnowano mnóstwo pieniędzy i wywalono potężny napis. Że za inflację w Polsce odpowiada Putin. Kreml odpowiada Kreml odpowiada. Do tego jeszcze puścili samochody w miasto. Tu mamy taki przejazd auta, z banerem, który nas informuje, że za inflację odpowiada Kreml. A nie te rządy, nie polityka banku centralnego to teraz wypadałoby przytoczyć definicję inflacji. Proszę Państwa, według Wikipedii jest to już ta nowa definicja inflacji. Jest to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Proces trwałego wzrostu. Inflacja. Proszę Państwa, według mnie absurd. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego i proszę mi nie mówić, nie pisać, że to jest to samo, co za moment Państwu przeczytam. Z tej pierwotnej e, definicji inflacji. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja. Cały czas jeszcze ten człon jest podawany, jak to w dawnych czasach, że e, proces odwrotny to jest deflacja, tak Prze przeciwstawność. No dobra, e, skąd oni to wzięli? Bardzo możliwe, że oni to wzięli z definicji już ogólnie obowiązującej, e, narzuconej przez europejski Bank Centralny, co to jest inflacja? Powszechny wzrost cen. W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają. Jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Kiedy dochodzi do inflacji, za tę samą kwotę można kupić coraz mniej. Innymi słowy, inflacja powoduje, że czasem wartość pieniądza spada. Proszę Państwa, nie, absolutnie nie. Aby to zrozumieć, musimy sięgnąć do starej y, definicji. Y, mnie jeszcze tak w szkole uczono. Y, jeszcze gdzieś y, w niektórych programach nauczania ta definicja obowiązuje, co się ma nijak do tego, co przed chwilą Państwu przeczytałem. Proszę mi nie mówić, że to jest powiązane, bo to nie jest powiązane. Zaraz to Państwu wytłumaczę. Inflacja. Y, Złaciny proces ekonomiczny, który przejawia się we wzroście cen towarów, a polega na zwiększaniu ilości pieniędzy w obiegu w stopniu silniejszym od wzrostu masy towarowej. No takim językiem z roku 1959 omówione, ale tak, inflacja to zawsze był wzrost pieniądza w stosunku do towaru na rynku. Wzrost Wartości, w ilości pieniądza w stosunku do towaru na rynku. I proszę Państwa, ja bym się tej definicji trzymał. E, możemy e, stworzyć jakieś inne definicje na to, co w tej chwili nam przedstawiają. Powszechny wzrost cen. Proszę Państwa, absolutnie e, inflacja to nie jest wzrost, to jest drożyzna. To jest drożyzna i to trzeba zrozumieć, bo zmierzam do tej akcji e, prowadzonej w Polsce, która nas ogłupia, że za wzrost cen. Jest odpowiedzialny Kreml, że za inflację jest odpowiedzialny Kreml. Proszę Państwa, co innego to wzrost cen, a co innego inflacja czyli więcej pieniądza na rynku niż towarów. Może tak być, że ceny towarów będą rosły, ilość pieniądza będzie rosła i nie będzie żadnej szkody dla gospodarki. To tak też się da zrobić od... Wszystkie mechanizmy ma rząd. Na przykład w Szwajcarii tak jest, że ceny towarów są bardzo duże, pieniądza jest duża na rynku i ludziom się żyje lepiej. To ten wzrost cen w Szwajcarii towarów i płac, to co wynik inflacji, tak? to ten dobrobyt w Szwajcarii jest wynikiem działania inflacji? Nie. Odpowiednio trzeba dóbr naprodukować. I wtedy, proszę Państwa, nie ma inflacji. A u nas nie produkuje się dóbr tyle, tylko drukuje się znacznie więcej pieniądza. Inflacja to jest dodruk pieniądza w stosunku do dóbr, które się produkuje. Jak to się w Polsce stało, że mamy taką sytuację? To już Państwu tłumaczę, ze względu na wysokie ceny energii liczba dóbr jest. Nieprodukowana tyle, ile potrzeba. Wysokie ceny energii zabijają gospodarkę, zabijają produkcję. Już to Państwu udowadniam. Artykuł z 22 maja na wnp.pl. Produkcja przemysłowa runęła w dół. To dotyczy Polski, proszę Państwa. Czyli ilość dóbr produkowanych w Polsce jest mniejsza z drugiej zaś strony ilość dóbr produkowanych w Polsce mogłaby być większa, a i tak byłaby mniejsza niż ilość pieniądza na rynku. Na przykład gdyby te produkty były produkowane w zagranicznych firmach, mimo że produkowane w Polsce, wyjeżdżałyby za granicę. Rozumiecie? Też by było tych produktów mniej. Spadek aż w 25 działach gospodarki. Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 roku spadła o 6,4% rok do roku. Ilość dóbr produkowanych jest mniejsza, a ilość pieniądza na rynku jest większa. O co chodzi? Proszę Państwa, przestrzegaliśmy przed tym, mówiliśmy dawno temu, że jeżeli ceny energii będą wysokie, to to spowoduje problemy z produkcją. Opłacalna produkcja jest wtedy, kiedy są ceny energii niższe. Wtedy się opłaca wszystko produkować, wtedy produkt jest nawet tańszy. Co zrobiono nam za tych rządów, za aprobatą opozycji tych rządów? Proszę Państwa, zrezygnowaliśmy z taniej energii. Pamiętacie, jak nas okłamywali na początku, że to jest droga energia? Pamiętacie, kto jest winny, że te kontrakty podpisaliśmy? Dopiero teraz rozumiemy, co się w Polsce stało, przed czym my już dawno ostrzegaliśmy? Zrezygnowano z taniej energii na rzecz drogiej energii. Do tego jeszcze dochodzi zjawisko drenowania przez spółki energetyczne polskie, polskich firm. To jest jeszcze, jeszcze dodatkowa sprawa, jeszcze dodatkowe obciążenie. I w związku z tym, proszę Państwa, nie opłaca się pewnych rzeczy produkować. A, ty, a ci, którzy uważają, że przetrwają, muszą podnieść ceny, ich produkty stają się droższe. Jeżeli na przykład pewne grupy społeczne, dość duże, tak, te, które są utrzymywane z budżetu państwa, na przykład emeryci, na przykład sfera budżetowa, tak, urzędnicy i tak dalej, i tak dalej, jeżeli mieli swoje życie obliczone na styk, a ceny wzrosły, to oni już nie mają na przeżycie. W związku z tym rząd dodrukował pieniędzy. I stąd jest inflacja w Polsce, z dodruku pieniądza przez rząd. Jest więcej pieniądza na rynku w stosunku do dóbr, które są na rynku. Więc, proszę Państwa, jakim cudem Rosja... Ma być odpowiedzialna, Kreml ma być odpowiedzialny za decyzję polskiego rządu przy aprobacie oczywiście e, opozycji. To jest wyjaśnienie sytuacji na naszym rynku. Inflacja to zawsze jest nadmiar pieniądza na rynku w stosunku do dóbr. Dobra nam się zmniejszają, co statystykami przed chwilą uzasadniłem. E, ceny rosną, bo energia jest droższa. Ceny produktów rosną, więc trzeba było wyrównać, uzupełnić tym, który, którym by nie starczyło na przeżycie. Stąd jest inflacja i stąd jest drożyzna. Drożyzna, a inflacja to są dwie różne rzeczy. I tej definicji się trzymajmy.